Iwona Domagała, witam Państwa i zapraszam na sportowy przegląd tygodnia Jasnetu. To był bardzo udany weekend dla hokeistów JK HGKS Jastrzębie. W piątek Jastrzębianie pokonali 7-0 pod Hale Nowy Targ, a w niedzielę wygrali w Toruniu 3-2, mimo że po 8 minutach pierwszej tercji przegrywali 0-2. Dzięki tym zwycięstwom JK HGKS Jastrzębie powrócił na trzecie miejsce w tabeli. To była prawdziwa demolka. Hokeiści JK HGKS Jastrzębie musieli wygrać piątkowe spotkanie. W obecnej sytuacji w tabeli Ekstraklasy nie można sobie pozwolić na jakąkolwiek stratę punktów. Jastrzębianie wywiązali się z postawionego przed nimi zadania w 100%. Po rozpoczęciu meczu gospodarze rzucili się na rywali. W efekcie już w piątej minucie było 1-0. Świetnym podaniem na wolne pole popisał się Tomasz Kulas. I Filipowi Drzewieckiemu pozostało jedynie wepchnięcie krążka do pustej bramki. Mimo prowadzenia Jastrzębianie nie zwalniali tempa. 5 minut później Błażej Salamon obsłużył przytomnym podaniem Petra Lipinę, który z ostrego kąta podwyższył wynik na 2-0. Potem do głosu doszli goście, ale na posterunku czuwał świetnie tego dnia dysponowany Kamil Kosowski. W 18 minucie wyczyn Lipiny z niemal tego samego miejsca skopiował Martin Iwicić i było 3-0. Uspokojeni wysokim prowadzeniem gospodarzy w drugiej tercji nieco zwolnili obroty. W efekcie ta część gry pozostawiała wiele do życzenia. Jedynie Maciej Urbanowicz dwukrotnie pocelował w słupek bramki Podhala. Jastrzębianie przebudzili się w ostatniej minucie tercji i po chwili było 5-0. Najpierw Richard Bordowski na raty pokonał Tomasza Rajskiego. A dosłownie na sekundę przed końcem tej części gry, po obstrzale bramki Podhala, krążek obok leżącego Rajskiego uderzył Lipina. Trzecia tercja rozpoczęła się od kolejnego mocnego uderzenia gospodarzy. W 41 minucie świetnym uderzeniem z dystansu w swoim stylu popisał się ulubieniec jastrzębskiej publiczności Adrian Labryga, a golkiper Podhala skapitulował po raz szósty. Cztery minuty później gospodarze grali w osłabieniu, ale i to nie przeszkodziło im w strzelaniu goli. Gapiostwo nacierających nowotarżan wykorzystał Maciej Urbanowicz i po błyskawicznej indywidualnej akcji umieścił krążek między parkanami Rajskiego, ustalając wynik meczu na 7-0. W samej końcówce spotkania Jarosław Różański miał szansę na zdobycie honorowej bramki, ale trafił w słupek bramki Kamila Kosowskiego. Tym samym po raz pierwszy w bieżącym sezonie golkiper JK HGKS Jastrzębie pozostał niepokonany. Na pomeczowej konferencji rozgoryczony trener Podhala Jacek Szupiński podkreślił, że spotkanie z Jastrzębiem było najgorszym występem jego podopiecznych w tym roku. Powinniśmy się wstydzić takiej postawy. Zagraliśmy bez zaangażowania i bez odpowiedzialności, powiedział Szupiński. Dodał, że 7-0 to wysoka porażka, ale Podhale na nią zasłużyło. Zagraliśmy bez należytego zaangażowania, bez tego, co cechowało tą drużynę w tych wszystkich meczach w tym roku, któreśmy grali, bez odpowiedzialności w grze. I z tego wziął się wynik, jaki się wziął. No 7-0 jest to wysoki wynik i na taką porażkę swoją dzisiejszą grą na pewno zasłużyliśmy. Z kolei drugi trener JK HGKS Jacek Hrabański stwierdził, że niezmiernie cieszy go fakt pewnego pokonania tak ambitnej drużyny, jaką jest Nowy Targ. W ciągu pierwszych 10 minut graliśmy dokładnie tak, jak chcieliśmy grać. Świetnie spisywał się Kosowski, kontrolowaliśmy grę i w 100% wykonaliśmy nasze założenia, powiedział Hrabański. Początek na meczu, 10 minut, żeśmy grali naprawdę taki hokej, jak żeśmy chcieli. Jak żeśmy oczekujemy od chłopaków od początku sezonu, żeby tak grali i przez te 10 minut do sytuacji 2-0 naprawdę żeśmy tak grali szybkim podaniem, dużo ciała, dużo strzałów.
hokej, żeśmy grali hokej. Białe Jastrzębie były faworytkami półfinałowego dwumeczu z Unią Oświęcim. Niestety nasze hokeistki pozwoliły wydrzeć sobie awans do finału, remisując 2-2 mimo dwubramkowego prowadzenia. Gol na wagę awansu dla Unii padł na 5 minut przed końcem meczu. Hokeistki Białych Jastrzębie nie powtórzą wyniku sprzed roku, kiedy to zdobyły wicemistrzostwo Polski. W sobotę na lodowisku Jastor podopieczne Zbigniewa Wróbla podejmowały w ramach rewanżowego spotkania półfinału Polskiej Ligi Hokeja Kobiet Unię Oświęcim. W pierwszym meczu w Oświęcimiu rywalki wygrały 4-3. Choć Jastrzębianki po 3 minutach pierwszej tercji prowadziły 2-0. Mogło się zatem wydawać, iż do zwycięstwa w rewanżu na Jastorze będzie potrzebna dobra skuteczność oraz nieco lepsza koncentracja w defensywie. Niestety i tym razem okazało się, że historia lubi się powtarzać. W 24 minucie Klaudia Wróbel zmyliła strzałem z daleka bramkarkę Unii i było 1-0. 10 minut później wynik podwyższyła Katarzyna Rabcia. Gospodynie grały lepiej od rywalek i wydawało się, że tylko kataklizm odbierze naszym hokeistkom awans do finału. I ten kataklizm niestety się przydarzył. W trzeciej tercji rywalkom wybitnie dopisywało szczęście, a Agatę Kosińską pokonały Sylwia Białas i Katarzyna Frąckowiak. Ostatnie 5 minut meczu to prawdziwe oblężenie bramki Unii. Jastrzębianki były tak mocno zdeterminowane, aby zdobyć trzeciego gola, że w ostatniej akcji meczu, która zakończyła się po gwizdku sędziego, dosłownie wpadły do bramki rywalek. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-2, który promują Unią. Białe zmierzą się w meczu o brąz z Naprzodem Janów. W sobotnim spotkaniu siatkarskiej plus ligi Jastrzębski Węgiel łatwo pokonał najsłabszą ekipę rozgrywek Trefl Gdańsk. Podopieczni Lorenzo Bernardiego wygrywali kolejno do 19, 24 i 18. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Amerykanina Russella Holmesa. Karol Salamon zdobył tytuł mistrza Europy w brazylijskim jiu-jitsu podczas imprezy w Lizbonie, pokonując w finale Anglika Marka Fanga. Salamon jest instruktorem Jastrzębskiego Oddziału Rybnickiego klubu Octagon. W minionym tygodniu piłkarze GKS 1962 Jastrzębie przybywali na obozie przygotowawczym w Kamieniu. Z podopiecznymi Grzegorza Łukasika trenowali testowani zawodnicy Piotr Pacholski, Kamil Pancer, Bartosz Szeląg oraz Grzegorz Drazik. 5 złotych medali zdobyli młodzi pływacy H2O Jastrzębie, którzy wzięli udział w zawodach w Myślenicach. Na najwyższym stopniu podium stawali po 2 razy Katarzyna Wysmolińska oraz Piotr Mosoń, a raz Lilianna Pająk. Coraz większe mrozy to lodowata woda na młyn członków Jastrzębskiego Klubu Morsów Białymiś, którzy w niedzielę zażyli kąpieli na basenie przy ulicy Witczaka. W czwartek Białymisie wyjeżdżają do Mielna na kolejny międzynarodowy zlot morsów. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na sport jak zwykle już za tydzień.